Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Kto ma wybrać zastępcę dyrektora szpitala i dlaczego radni nie mogą zgłaszać ustnie interpelacji? To tematy, którym poświęcono najwięcej uwagi podczas 13. sesji Rady Powiatu Kępińskiego. Od 1 sierpnia zastępcą dyrektora Kępińskiego Szpitala do Spraw Medycznych jest Zbigniew Bera. Sposób wyboru wzbudził jednak kontrowersje, a nawet skierowanie skargi na działalność dyrektora SPZOS. O sposób powołania wicedyrektora szpitala pytał kilka tygodni temu radny Michał Solecki. Jak powołano dyrektora do spraw medycznych? Wtedy się dowiedziałem, że podpisano kontrakt i żaden konkurs nie jest potrzebny. Co się zmieniło od tego czasu, że jednak ten konkurs jest potrzebny? Konkurs zgodnie z ustawą o działalności leczniczej musi być przeprowadzony, natomiast od dnia 1 sierpnia raczej trudno było powołać dyrektora zgodnie z tymi zasadami. Tłumaczyła dyrektor szpitala Beata Andrzejewska, która wówczas objęła stanowisko po Jakubie Krawczyku. Dla mnie najważniejszą sprawą jest zabezpieczenie bezpieczeństwa działalności szpitala, jego pacjentów i pracowników i dlatego ta osoba musiała być powołana z dniem 1 sierpnia. Radni większością głosów odrzucili projekt uchwały przygotowany przez klub samorządowy. Chodziło o możliwość słownej argumentacji składanych interpelacji. Od początku obecnej kadencji w Radzie Powiatu nie ma takiej możliwości. Respektowane są tylko pisemne wnioski, z czym nie chciał się zgodzić m.in. radny Włodzimierz Mazurkiewicz. Uchwała w sposób jasny mówiła o tym, że chcemy zmienić statut, aby tam był zapis, że radny składając interpelację może tę interpelację przeczytać, bądź fragment jej przeczytać, ponieważ no niestety zmiana ustawy spowodowała, że pani przewodnicząca trzymała się bardzo literalnie tego zapisu, że można interpelację składać tylko i wyłącznie pisemnie. A więc musieliśmy złożyć ją pisemnie, nie wolno nam było powiedzieć, co w tej interpelacji jest. Następnie mieszkanie miał sobie zajrzeć do BIP-u i się przekonać, co też ten radny tam wniósł. Chcieliśmy ułatwić to mieszkańcom. Chcieliśmy, aby po to jesteśmy, żeby mieszkańcy wiedzieli, o co wnioskujemy. Niestety, dzisiaj po kilku miesiącach zastanawiali się pewnie, koalicja się zastanawiała, co z tym projektem uchwały zrobić. Najpierw na komisjach w sposób taki dość dwuznaczny powiedziano, że chyba nie, chyba jednak tego nie przegłosujemy. I dzisiaj na sesji głosami bodajże 8-6 nasza propozycja uchwały nie przeszła. Dla mnie to jest rzeczywiście zdumiewające. Jest to zdumiewające, żeby radny składając interpelację, czyli rzecz może najistotniejszą, która gnębi mieszkańców czasami, pytanie, żeby nie mógł o tym powiedzieć, choćby w paru zdaniach na sesji. Włodzimierz Mazurkiewicz podkreślał, że nawet radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego mają taką możliwość. Aby sesji nie wydłużać, opozycja zaproponowała także, żeby wystąpienia takie ograniczyć do 3 minut. To także nie spotkało się ze zrozumieniem, głównie ze strony prezydium rady oraz członków zarządu powiatu. To zazwyczaj tak jest, że usta są pełne demokracji, natomiast gdy przyjdzie do tego, żeby się mówić, kiedy mówimy sprawdzam, no to z tą demokracją to nie ma nic wspólnego. Po to jesteśmy tu, żeby mieszkańcy otworzyli sobie, jak wiedzą, że jest sesja i tego i słyszeli, a nie musieli buszować po BIP-ach. Jestem rozczarowany panią przewodniczącą Jolantą Jędrecką, z którą pracowałem tutaj wiele, wiele lat w samorządzie, która zawsze na ustach miała demokrację, ale widocznie, kiedy usiadła za biurkiem przewodniczącej, to tę demokrację pojmuje inaczej. Pojmuje tak, żeby zamykać radnym, po prostu zamykać usta. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka.